Moi drodzy, wrócił Bobo na jeden blok w Minecrafcie. Tylko słuchajcie, jeszcze przypomnę wam www.abraety. Nowa kozacka kolekcja Abra i Bobo Team. Nasza wspólna, pierwszy link w opisie. A skoro ten wielki lamus wrócił do naszej gry, no to jest los papilanie. Los papilanie, Bob Żdyla. Za 3, 2, 1, każdy subskrybuje kanał i ja wtedy mogę cię rozpapilić. Słuchaj, ja ci powiem tak, nie było cię tutaj na jednym bloku przez jakieś 2-3 dni. I Aberkas się wyewoluował. Moc 5, płomień, niezniszczalność, naprawa. A w dodatku, słuchajcie, chciałbym zaznaczyć, że rozbudowałem sobie mega delikatnie moją wyspę. Tutaj, słuchajcie, dobudowałem sobie specjalnie takie coś, abyśmy mogli w końcu mieć porządek z... Czy ty... Bob Żdyl! Bob Żdyl, bo zaraz jak cię wezmę i mocą 5... A tu, olio, Smark, ty się ukryłeś, Smarkacz! No podejdź. No, nie da się rady, nie trafię. Oj! No, ci, no co? Co? No jednego hita ty padłeś? No nie, to mi się nie podoba. Jaki poker z widzowie dla widza to. Słuchajcie, ogarnąłem sobie tak. W tej skrzynce, słuchajcie, lazuryt, książki oraz butelki z XP, jako że to są rzeczy potrzebne do enchantowania i temu. No chodźcie teraz strzelać. Ale gościu, ktoś cię pytał, żebyś w ogóle tutaj się wypowiadał, stary, czy nie? Ile dostałeś serduszek? Nie wiem, stary, tak mało, że nawet mi pewnie pół nie zeszło, bo jesteś taki lamosem. Słuchajcie, w tej skrzynce mamy moje najdroższe itemy, czyli tak, diaksy, emeraldy, złoto, nederyt, sztabki żelaza, fajerwerki oraz oczywiście... Elytro! Dobra, super. W tej skrzynce, słuchajcie, mamy rzeczy do robienia potek, czyli blazy, redstone'y, jasnogłazy, magmowe kremy. W ogóle mam Minecrafta po polsku. Proszę to docenić, bo nigdy go jeszcze nie miałem. A w tej skrzynce, słuchajcie, mamy rzeczy do zbrojenia, czyli różne książeczki, jak naprawa, łagodny upadek. Co to za nazwa w ogóle? Łagodny upadek. No, dobra, dobra, ale stary, ty mi zadajesz tak mało obrażeń, że wiesz, jakby... Mało? Mnie to tyle interesuje, że aż wcale. Słuchajcie, diamento... O kurde! O kurde! Ej, wiesz, że mam level, nie? Nie zablałem. No, zostały mi 3 serca. A, tu jest jedno trafienie i cię nie ma. No to chodź, no to traf. No traf. Oj, dobra, przypomam, przypomam. A jak się, jak, a wiesz, że jak cię trafię, to się popłaczesz? Tak? Ja się popłaczę? No. Ta! Padł lamus tam, gdzie jego miejsce. Śpi tam sobie. Słuchajcie, w każdym razie, ja bym chciał dzisiaj wykorzystać ten level na zrobienie nam kill-offów i żebyśmy razem z Bombo poszli po nederyt do netheru. Więc proszę, przez chociaż sekundę mnie nie klep, bo robię coś wspólnego jedną dla nas, dobrze? Ile sekund? Dobrze, w takim razie zrobię sobie samemu kill-off. A, i słuchajcie, pozbyłem się tych skrzynek, które były tutaj, więc... Gratulacje dla Aberki, w końcu to zrobił. A te skrzynki teraz, brawo, słuchajcie, mają najpotrzebniejsze itemy, czyli jedzenie, strzały i oczywiście jajka, żeby móc w Bobusia strzelać. Dobra, słuchaj, robię nam żelazne kill-offy, 4, żebyśmy poszli kopać nederyt, nederaki i tak dalej. Więc proszę cię, żebyś serio mnie na razie co tutaj nie klepał. Na głowę? Co? 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 Co tu jest za głowa w tym miejscu? Stary, mam czaszkę Widera. Ale skąd to masz? Stary, mam ją od Elevusio Minecraft, rozumiesz? Nieźle, nie? Nieźle. Dobra, niezniszczalność 3 na żelaznym kill-offie. Nie pod... No tak, od Elvis Ostrusu. Niezniszczalność 2 tutaj. Kurde, stary, ja nie wiem nawet co... Dobra, zenchantuję to. Spoko kill-off, podoba mi się. Tu jest wydajność 4. Okej, okay, w takim razie wezmę buteleczki i sobie dobijam. Słuchaj, dostaniemy żelazne kill-offy. Pytanie, czy ty masz dalej diamentowy swój kill-off, czy nie? Bo to nie jest dość mam. Ważne. Okej, okay, to bardzo dobrze, no. Bo wiesz, chodzi o to, że my w netherze kopiąc będziemy bardzo dużo zużywać tych kill-offów, więc trzeba będzie troszeczkę o to zadbać, spoko. A pytanie, mógłbyś naprawę mi dać na kill-off, czy nie? Naprawę chcesz dać na kill-off? No, bo to by było fajne. Dobra, ale na który kill-off? No, ten taki mój fajny. No stary, no ty myślisz, że ja ci mending za darmo dam? Co ty, sąsiad? Nie za bardzo się tutaj podpaliłeś? Mogę no, ci dać mending na żelazny. Na żelazny ale ci dam. Mówiłeś, kill-off nam robić. Stary, żelazny ci robię teraz kill-off. Ale ty cwania, ej! Tu mam lepszy pomysł. Się. Ja ci dam po prostu... Poczekaj, bo ty masz level, tak? No mam stary teraz level i enchantuję nam kolejny kill-off. W tym momencie ty jest z książką i z kill-offem. Co? Ale po co jakby? Ile z książką i z kill-offem, skoro masz level i chcesz mi robić kill-off. Stary, ale ja ci nie będę żadnego deksowego levela robił. Co, ej, nie no, czekaj, co? Nie no, gościu, naprawdę to... Ty myślisz, że ja ci za darmo będę robił takie rzeczy? No, no jak masz... Dobra, masz szczęście, że nie wyrzuciłem tego do Voida. Masz, zabierz to, bo w ogóle... Co to jest za deal, że ja ci będę coś takiego robił? Nie ma w ogóle takiej opcji. Słuchaj, ja tutaj enchantuję dalej. Ci rozwalam i w ogóle level. Dobra, gościu, zaraz to ja cię rozwalę i tyle będzie. Słuchaj, masz ode mnie teraz w tym momencie... Nie. Właśnie biorę mendingi. Właśnie biorę specjalnie mendingi na ten odcinek. I teraz tak, idziemy do kowadła. Dostaniesz kill-off z naprawą. Obiecuję ci, że dostaniesz kill-off z naprawą, ale zanim to się stanie, to najpierw ja sobie zrobię.
tak. Zrobię ci star... level, teraz zrobić tak. Patrz, jak, patrz. Piąty level. Zaraz ci to do Wojda wyrzucę, rozumiesz, jak tego nie zabierzesz? Moje. Do, gościu, dostajesz ode mnie ten kill off z naprawą. Dobra. Dostajesz dodatkowo ode mnie ten kill off. Wow. Ja dodatkowo mam teraz też inne jakieś kill offy. I stary, idziemy do netheru i zbieramy netheryt, rozumiesz? Kumasz czy nie kumasz? No. To jest skubą itemki. Dobra, w końcu dwie szare komórki zrozumiały, tak? Czyli oho, jesteśmy dogadani. Oj, no bo brzdyl, oho, bo ty naprawdę myślałeś, że ty mnie wycyganiesz, stary. Nie ma w ogóle takiej... Czemu wycyganie? No, ty naprawdę myślałeś, że ja ci będę robił itemy za ciebie? Bob. Ale ja chciałam tam zrobić... No nie! Twoje poleciały! Ej, ale ten łuk sprawia, że musisz mieć zbroję. A, ja i w ogóle tak, słuchajcie, ja na tym odcinku chciałem wykopać 3000 blok, więc ty sobie tutaj odkładaj itemy, a ja, stary, czynię honory. Czynię honory, dobijam, słuchajcie, w tym momencie... Czy... Ej, ale Bobrzy, czy ty właśnie zepsułeś mi kill off? Znaczy ten hełm? Ja nie wierzę. Dobra, słuchajcie. Uwaga, jeszcze 7, 6, 5, 4, 3, 2. Stary, żółwie są. Wiedziałeś? Ło, fajne żółwie. Żółwie? Jako 3000 blok? Dobra, no. Okej, mamy, słuchajcie, 3000 bloków. Mamy najwięcej wykopanych bloków na serwerze. Oh yeah. Oj, zostałeś, Bobuś, wyprzedzony. No, to mi się ewidentnie nie podoba. Jeszcze muszę zaraz dogonić. Dobra, tam ktoś cię pytał, stare, o zdanie, bo nie przypomniał sobie. Tak? No, kto? No. No pff, nie przypominam sobie, żeby moja mama przyszła i ciebie pytała o zdanie. Ale dobra, chodź stary, pójdziemy do portalu, pójdziemy po ten netheryt. Słuchajcie, piszcie w komentarzu teraz, jak myślicie, kto wykopie więcej netherytu. Ja nie mam. Co? No nie mam. Ale czego nie masz? Ej, musisz mieć jakąś zbroję, bo ty padniesz stary tam. Padniesz tam 10 razy. To nie mam żadnej. No to... A w ogóle, ej! Patrz, bo ja zapomniałem powiedzieć. Patrz, jak mega rozbudowałem sobie wyspę. No, no powiedz, że jest duży. No powiedz, że jest dużo duży, tego terenu. A zgadnij, co będzie w tej zagrodzie, stary. Wszystko. Krowy. Wszystko to będą krowy. Nasz serwer będzie tak lagował, że jak ktoś nie ma gorszy komputer, to po prostu nie będzie mógł wejść. I wtedy mamy 8 gigabajtów lamu na serwerze, nie będę. Dobra, lagować. A wiesz, stary, gdzie jest wejście do naszego netherytu, do naszego netheru? Obstawiam z tym. Stary, właśnie to jest najmocniejsze. Że a nie jest na środku, mówiłeś... jest tutaj. Nie? Wow, a dobre. A ty mówiłeś... Gdzie ten, czy nie? No ty zwariował, ty na łeb upadłeś, żebym powiedział, wiadomo, sąsiedzie, wiadomo, my nie będziemy lamusą mówić. Nie lepiej było tam zostawić jednak farmę? Stary, nie wiem, ja wchodzę do netheru, wiesz co, powiem ci tak, ogólnie ja nie będę żył z farmy, ja będę żył raczej z villagerów, więc rozumiesz, no nie potrzebowałem tego po prostu do szczęścia. Okej, zbijamy się do środka, okej, tu mieliśmy zejście, tak? Dobra, tak, podawaj w takim razie. Ogólnie, stary, poczekaj, zanim w ogóle ten... Nie. Stary, nic nie dostałem chyba obrażeń, wiesz? Tak naprawdę. Ale nie, ty kupałeś. A, nie, czekałem aż Bobrzdyl, największy frajer na serwerze, wróci. Oho, no ja to ci dam, ty normalnie jesteś skończony głupek. Z tym się akurat zgadzam, wiesz, tak ogólnie. Dobra, słuchaj, teraz tak, akcja jest taka, że spróbuj tak kopać, żeby po prostu nie rozwalić sobie wszystkich kill-offów, no nie? Raczej ja będę kopał. Ja będę kopał na 12 kratce, stary, w oczywiście ten oto sposób, no nie? I stary, szukamy netherytu. Jesteśmy jedynymi osobami, które mają dostęp do portalu do netheru. A pytanie, ten netheryt lepiej kopać w linii prostej, czy kopać wszystkie cianki na zelo? Ogólnie, stary, ja jestem zwolennikiem, że lepiej kopać w linii prostej, ale... już mi padł żelazny kill off. Co? Co? To jest przyspieszył jakiś tempo, ja tu bardzo wolno mi to schodzi. Okej, ale bo ty chyba, stary, bo wiesz co, ja mam kill offy z wydajnością, przecież tobie też dałem jeden z wydajnością i niezniszczalnością. Czemu go nie używasz? Tak, ale kupię częściej tym z niezniszczalnością tylko. Okej, ale to ci bardzo dużo czasu, stary, zabierze, wiesz? A ja myślę, że sobie zaraz tutaj normalnie znajdę jakiś nether, no nie? Ja ci powiem tak, ja kopię ogólnie przed siebie i na boczki, no nie? Tak, wiesz, standardowo metodą. Znaczy, ja wiesz, ja chcę wykopać do końca ten z naplawą, w sensie nie do końca, tylko plawie do końca, a jak plawi jakiś, wiesz, kwalcyk, to naplawić sobie. Dobra, kumam, no to ja właśnie mniej więcej będę tak robił z diamentowym. Póki co chciałem jeszcze zobaczyć te żelazne, ale wiesz co, ogólnie widzę... tak, a zaraz jeszcze w ogóle będę kończył drugi, ale wiesz co, powiem ci szczerze, że widzę, że te żelazne kill-offy nie mają żadnego sensu. Tak dosłownie nie mają żadnego sensu, no bo stary, zaraz mi padnie kolejny. A jak żeby zrobić netheryt, to musimy mieć jeszcze takie coś innego jeszcze. Potrzebujemy, stary, jeszcze 4 sztabek złota i 4 pradawnych zgliszczy, a ja w tym momencie mam jedno pradawne zgliszcze, bo zrobiłem sobie hełm. Teraz już mam naprawdę dobry kill-off, więc teraz bym zrobił sobie właśnie netherytowy kill-off. I trafiłem! Mam! No co ty gadasz, że ty już masz?
Czekaj, ej, idę do ciebie, idę. Ja cię sunę, wariacie. Ej, naprawdę, ja mu daję narzędzia do znalezienia nederytu i ten pajac to znajdzie. Ej, nie żelazem, nie próbuj. Nie próbuj nawet. Nawet nie próbuj, bo to się nie... A masz diamentowy? Nie masz diamentowego? Nie wypadnie. Nie, nie mam, nie wziąłem. No to stary, mogę ja wykopać, ale wtedy jeden klocek zabieram do siebie. To wykopy żelaznym. Dobra, to kop żelaznym w takim razie. Powodzonka, ale wiesz, że to naprawdę nie wyjdzie, wiesz o tym? Wow! Lapa! Ej, nie, ja się zaraz zjaram cały, ja cię kręcę. Ej, żyjesz, stary? Dawaj, chodź. No mam sypał, jem żelazne ziomko. Nie, nie, ja mam półtora serca, ja mam jedno serce, Nie, no naprawdę! Nie wierzę w to, ziomeczki, naprawdę nie wierzę w to. Ja cię kręcę, co ja tutaj zrobiłem? Ej, nie wykopaj, dobra, ja wykopię ci już ten nederyt, masz ten nederyt. O nie, uważaj. Ale nederyt się nie pali w lawę, więc spoko, nic się tutaj nie stanie. Ale jaki łeb trzeba mieć, żeby nie zabrać ze sobą diamentowego kilofa na kopanie nederytu? Powiedz mi, jaki łeb trzeba mieć? Teraz chyba w ogóle tankę dalej pójść, bo tu się już kończy, nie? Tu jest jeszcze złoto. No, ja w ogóle zbieram to wszystko, ja już mam w lawie chłopie, mam 4 staki tej bluki. Ej, ja zapomniałem, ale... Złoto się przyda, bo ja mam przecież villagera, no? U którego to złoto można sprzedawać. A pytanie, staki to jest... Znaczy, ile trzeba mieć bryłek, żeby mieć jeden stap? 9. 9 bryłek to jest jedna sztabka w ogóle, nie? A w ogóle, czy naprawiasz szybko ten kilo dzięki temu? Dzięki kwarcowi się. Tak, tak, raczej on się spoko wtedy naprawia, no. Dobra, to no, ja kopię akurat... Nie, wiesz co, najpierw zużyję ten kilo. Okej, zużyję ten wydajność 3, bo on się też do niczego tutaj już nie przyda. Ej, to złoto jest spoko, ale ja tutaj przydam po nederyt ogólnie, nie? I w ogóle, nie, ej, jak się czujesz z tym? Naprawdę masz kolejny? Nie, mówię, że znajdę. A, dobra. Ej, w ogóle jak się czujesz, stary, z tym, że jako pierwsi na serwerze i jako jedyni w ogóle mamy dostęp do nederytu? Przecież my zaraz będziemy w nederytowych klatach latać. No, to jest kolorowe, ale nikomu nie możemy o tym mówić. Nie, no raczej, stary, jak powiemy, to wtedy będzie mega przypał, bo wiesz o co chodzi. Elviso to jest taki kret, który od razu, pierwsze co zrobię, będzie tego szukał, naszego portalu. No. Kupię, na początku właśnie nie pokazujmy w ogóle tych nederytowych rzeczy, tylko używajmy do kopania nederytu. Tak, ja myślę, że trzeba będzie właśnie zrobić na przykład nederytowy kilof i tak dalej. Oooo! Mam jedyneczkę! Może nie dużo, ale zawsze cieszy. Pogchamp, widzowie, pogchamp. Dobra, bardzo, bardzo się cieszę. Ej, mega się cieszę. Jedź ci, suny, byczku, jeweli. Dobra, mamy pradawne zgliszcza w ilości jednej sztuki. A ty ile masz? 2. No dwa tylko na razie. Na razie nie zobaczyłem jeszcze żadnego innego, ale mam nadzieję, że za tym zaklętem, który teraz zrobię, coś się pojawi i kupa. Dobra, ale wiesz, że ty dalej nie będziesz miał tego, jak wykopać nawet, nie? Ale ty wtedy przyjdziesz do mnie, powiem ci koldy jak poprzednio. Ale to ja ci daję narzędzia i ja mam jeszcze tracić czas na wykopywanie. Pójdę i tyle będzie w temacie. To dobra, pójdę w... wykopiesz sobie stary łapeczko, jak będziesz chciał i też będziesz w sumie. To z łapeczką. No to sobie łapeczko wykopiesz. Ej, nie dobra, powiem ci tak, ogólnie nie wiem w jaką stronę ty tutaj skręciłeś, ale ja po tym odcinku... Ja ci chyba dokopałem do twoich tych. Okej, to całkiem spoko, to znaczy, że jesteśmy gdzieś blisko, ale chciałem powiedzieć, że ja do końca tego odcinka muszę obowiązkowo mieć sztabkę nederytu. Więc potrzebuję jeszcze co najmniej dwóch, a najlepiej to wiadomo, żeby było wykopać tego troszeczkę więcej, no nie? Więc nie wiem, jak my to zrobimy, stary, ale ja mam znaleźć nederyt. Dwóch, żeby jeszcze dla ciebie musisz dwa, tak? Tak, bo wtedy z tym, co mam na wyspie u siebie, miałbym 4, ale tak naprawdę chciałbym jeszcze w tym odcinku znaleźć 3, żeby mieć pełną sztabkę w jednym odcinku, no nie? Myślę, że to będzie uczciwy deal. O, całkiem spoko, jeszcze ten kwarc sobie tu naprawiam. No, dobra, to w takim razie tak, ja sobie tutaj kopię dalej. Problem jest z tym, że stary, potem możemy mieć ogólnie ciężko znaleźć nasze wyjście, no nie? A nie mamy jak zrobić portalu. Chłopie, mam jedną sztukę! Ale dlaczego ty? Mam tę sztukę. Ale dlaczego ten pajac ma tą jedną sztukę, a nie ja? Dlaczego ten sąsiad wariat ma? No kurde, nie wiesz. Dobra, idę do ciebie. Dobra, sąsiad wariat, wykopuje ci to. Masz, zabieraj. Technika na kopienie plus to jest chyba najlepsza, ci powiem. Ale tak, ja też ogólnie robię, że idę przed siebie. Ale wiesz, jak się trafi jakaś lawa, to sobie skręcam, no nie? No. Czy ty idziesz, czekaj. Czy ty idziesz po prostu tak przed siebie? No, tak cały czas prosto. Okej, czyli ty w ogóle nie kopiesz na boki, tak w ogóle. Nie, prosto cały czas tylko. O kurde, kumaczan robi coś takiego, ja ci się... Ej, to ty stary byś mógł... Szybki jest.
Ej, no jest szybkie. Ej, w sumie spoko, o tyle, że się mniej killów marnuje, ale z drugiej strony wykupuje się trochę mniej bloków. Dobra, ty masz trójkę. Ty masz trójkę, Tak, mam trzy. A czy wiesz co, jeżeli byśmy wyszli na górę, to akurat może uda nam się jakoś trafić, wiesz? Bo tam na górze faktycznie była taka duża dość grota, więc całkiem spoko. Nie! Wpadłem w kolejną lawę! Dobra, okej, żyję. Ej, lawa jest stary pod nami, więc musisz naprawdę uważać tutaj, nie? No. Ej, ja cię kręcę. Ej, całe szczęście, że na ten kill-off dodałem, słuchajcie, tą naprawę. Ten mending naprawdę myślę, że będzie zbawienny, dlatego że wiecie, ja sobie tutaj kopię nagle kwarc i nagle mi się kill-offik naprawia, nie? I w tym momencie... O nie! Spaliłem się w lawie! Serio? Serio! Ej, faktycznie! Nie, stary! Twoje itemy większość żyje. Serio. Serio? Kill-offy widzę, że są. Widzę, że jest złoto. Widzę, że jest kwarc. Nederyt jest? Faktycznie jest. Dobra, wiesz co, nie, to poczekaj. Ja ci tutaj zrobię jakieś wyjście normalnie na górę. Dobra, Bobo, ja ci już tutaj robię przejście, wiesz? Ja ci tutaj robię przejście, żebyś miał... Okej. Dobra. O nie, kolejna lawa. Ja cię... Ej, ale masz kill-off ogólnie, no nie? Masz. Mam dwa kill-offy. Dobra. Czyli masz jak to wykopywać w każdym razie, tak? No. Dobra, spoko. Dobra, okej. No już najważniejsze, że ogólnie nederyt się nie pali, nie? Bo przez to jakby nie ma jak go stracić w tym wypadku. No chyba, że TNT... Widzę dużo lawy, chłopie. Strasznie dużo lawy. O! Mam nederyt. Mam. Mam, uwaga. I w tym momencie mam dwóje. Mam dwóje, słuchajcie. Nie, no naprawdę, naprawdę, no. Sąsiad znowu trafia, ja w to nie wierzę, on kopie jakimś głupim sposobem, nie ma nawet jak wykopać no tego... Jezu, dobra, idę do ciebie, no idę już, sąsiedzie, no widzicie, ja tracę czas, żeby temu lamusowi to powykopywać, no nie? A on sobie to znajduje i potem... ja sobie znalazłem. Ty naprawdę masz dwójkę? No myślałem z początku, że czemu ja jakoś zdobywam jedynkę? A dobra, ale to czekaj, ile ty w takim razie masz teraz w ekwipunku? Pięć? Tak. Serio? Serio? No, pięć. Bo ja umiem kopać. Nie wierzę, nie wierzę. No to jest antypokczam. Normalnie tak ty kupisz cały czas przed siebie, raz sobie kupisz niezniszczalnością, żeby się tamten kill-off nie zepsuł i znajduję kwarc, naprawiam kill-offa i kupię szybciej. Nie, naprawdę, słuchajcie, jakby ja nie rozumiem, no Bobo, słuchajcie, to jest gość, który nie ogarnia Minecrafta, to dlaczego on szybciej kopie nederyt ode mnie? Jak to, słuchajcie, jest stworzone? Ja sobie normalnie tu przychodzę, robię sobie pam. I to nie działa. Cześć, sąsiad, jestem za tobą. No super, sąsiad, no on... A, siema. Dobra, słuchaj, ja tutaj kopię nederyt, no nie? A ty próbujesz mi ukraść nederyt. Ale Abelko, wiesz, że przez ten znak szybko kopiesz, to nederyt ty nie znajdziesz. Bo ogólnie polega taktyka na tym, że ty chcesz znaleźć ten nederyt, a ja nie chcę. Aha, czyli ja rozumiem, że jakieś boskie minecraftowe siły stwierdzają, że jak za bardzo ktoś tryharduje... To jest takim spocencem. Dwa nederytu, chłopie, chodź tu szybko! Jo! Zaltowałem. Serio? Dasz mi jeść, bo nie mam jedzonko? Ej, naprawdę, ja tutaj wychodzę z siebie, nie? Ja tutaj wychodzę z siebie, słuchajcie, ja po prostu... Ja nie wierzę, dobra, dawaj mi ten nederyt. No dwójkę jeszcze znajdę i naprawdę... Ja wtedy jestem zadowolony. Może i Bobo będzie więcej, ale ja będę zadowolony. Tylko dajcie mi dwójkę, bo póki co to ja sobie albo nie znajduję nic, albo znajduję sobie jedynki. W ogóle jak mój kill-off? 1100 użyć, no nie za dużo. No nie za dużo, ale spokojnie. A ty masz diaksowy? Mam diaksowy. Mam z niezniszczalnością, ze szczęściem, z wydajnością i jeszcze z naprawą, więc wiesz, ja sobie go tutaj naprawiam, żeby nie było, no nie? Ale mimo wszystko, wiesz, on się zużywa, bo ja nie kopię cały czas kwarcu. Tylko raczej sobie chodzę tutaj po właśnie nederyt. O, dobra, znalazłem nowy biom bazaltowy. To oczywiście w na... Gratuluję. Jest czego? A nie ma? No słuchajcie, no nie wydaje mi się, aby w ogóle w biomie bazaltowym występował nederyt. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale na 99% nie występuje, więc chyba nie ma stary czego gratulować, tak mi się wydaje. Ale czemu nie występuje? Stary... Oooo! Dwójeczka! Dwójeczka! O yeah! Ej, dobra, stary, no teraz to dziękuję. Ej, to w takim razie ty masz piątkę. A ja mam czwórkę. Pradawne zgliszcza. Dobra, ej, to w takim razie ja wracam na wyspę. Dobra, w takim razie, słuchajcie, ja wrzucam pradawne zgliszcza oczywiście do przepalenia, a w tym czasie Bobo próbuje nadrabiać bloki. Co? Dupka boli. No. Dupa strasznie boli, ta? Że po prostu tutaj, wiesz, Aberka ma więcej, no nie? Bloków. Wiesz co, może ja sobie jednak te pradawne zgliszcza też odstawię. Aha, bo już się wyslałem, że mnie zrzucisz. Ta, patrz, ja sobie tutaj biorę, ja sobie tutaj normalnie kopię, wiesz, jak szef, no nie? Totalnie stary, jak... Ej, w ogóle... Ale wiesz, że ja ciebie wsadzę. Tak, stary, jesteś pewny? Łooo,
zające! Ty, ryba cię uratowała! O kurde, jakie świniaki! Ty, czekaj, pomagam! Pomagam! Totalny. Ej, dobra, serio, totalny przypał. Dobra, już, już, stary, mamy to zrobione, ale... Ale w ogóle, kurde, że one się tu zrespiły. Dość mocna rzecz, dość mocna rzecz. No dobra, chodź, Bobo, ja już tutaj, wiesz, nie przeszkadzam ci. Ja sobie robię swoje rzeczy, no nie? Kopaj sobie dalej, Obelka, ty sobie nie przeszkadzaj w tym momencie. Aha, stary kopso. Nie, no ja jestem w kowarze teraz ogólnie, nie? No, a ja sobie tutaj, wiesz, kopę. Aha, tak, dobra, no to kop, stary, nie ma problemu, nie? No, ty kopy, Obelka. O, no, kopiesz sobie, tak? Kopiesz sobie? Ładnie mi wychodzi kopanie. Stary, ale nie widzę cię na środku wyspy, wiesz? Nie widzisz? Nie, ja stary. Ja też nie widzę, Obelon. A, to ciekawa sprawa, no to naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Dobra, no, biorę sobie tutaj nederyt, w ogóle dam sobie do przepalenia to złoto, co przed chwilą wykopałem. No i spróbujmy zrobić, słuchajcie, z tego złota tutaj już gotowe złoto, no nie? Dobra, zrobimy sobie tak, zrobię. Ej, strasznie dużo tego złota leci, wiesz? Gdzie? Skąd? Z tych bryłek? Z tych bryłek, naprawdę, stary, strasznie dużo tego złota. Dobra, ej, ja mam 50 złota teraz, no nie? Ale dobra, robię sobie sztabkę nederytową teraz w takim razie. Okej, okay, i teraz w tym momencie w upgrade gearze, uwaga, robię sobie nederytowy kilof, niezniszczalność 3, wydajność 4, szczęście 3 i naprawa. Wow! Ej, stary, chciałem powiedzieć, żebyś przyznał, że to robi trochę wrażenie, co? Ej, naprawdę. Ale stary, dlaczego miałbym ci za darmo robić mending? No za 5 level, za to, że jestem dobry kumpel i ogólnie jestem pomocny sąsiad. Dobra, dawaj to. No dawaj, mam akurat... Jak masz gorszy dzień, to możesz mnie wyjaśnić. Dobra, dawaj, ja ci to zrobię, stary. Dawaj, no. Dzięki. Ja tutaj, stary, poczekam sekundę, tylko... O kurde, skórę... Wyrzuciłem skórę. No fajnie, Aberka, no fajnie. To... Robi wrażenie. To fajnie zrobiłeś, no to naprawdę robi wrażenie. Dobra, okej, czyli mending. A masz książkę w ogóle z mendingiem? No. A od kogo ją masz? No, kiedyś mi dałeś. Na pewno? Nie była kradziona? No, nie. No dobra, to w takim razie masz tutaj, a gdzie ty jesteś? Dobra, rzucam ci w takim razie. I moi drodzy, każdy subskrybuje kanał i oczywiście wpada na sklep www.abrety. Nowa kolekcja Abra i Bobo Team. Każdy musi to mieć, są bluzy, koszulki, kubki i wiele więcej. Trzymajcie się, elo!